Dziś zaproszenie moje do mojej akcji Tolerancja jest Kozak przyjął poseł Krzysztof Śmiszek. Cześć. Dzień Cześć. dobry, witam. Poseł, aktywista, prawnik, wykładowca. Tak? Tak, zgadza się. Prawie idealnie już. Wymieniłeś wszystkie moje osiągnięcia. Prawie idealnie, ale jeszcze jedno osiągnięcie właśnie przychodzi mi do głowy. Ja gdzieś czytałem, że ty zostałeś misterem Sejmu. Serio? Tak. A, okej. Okay. No, tak, chyba zdarzyło się jakiś gdzieś tam jakiś quiz jednego z tabloidów, ale nie rozmawiajmy o tym, to naprawdę krępują mnie takie rzeczy. Dlaczego? Nie, no wiesz, ja jestem w Sejmie po coś innego niż po to, żeby być misterem, ale no to bardzo miłe, że ktoś jakby docenił inne walory niż intelektualne. No właśnie, ale zobacz, byłyby takie wybory na przykład mistera Sejmu. Ja zawsze lubię, jak są wybory miss albo mistera, ten fragment, gdzie... Powiedz coś do świata. Tak, i wtedy kandydatki na miss albo na mistera mówią, że marzą, żeby wszystkie dzieci były najedzone, marzą o pokoju na świecie. No i właśnie, jakby były takie wybory i prowadzący zadałby ci pytanie, o czym ty marzysz? Wiesz co, no ja marzę o tym, o czym marzę od dawna i o czym mówię od dawna w swojej działalności społecznej, swojej działalności prawniczej, takiej aktywności społecznej, że ja marzę o tym, o co walczę od lat, czyli o to, żeby wszyscy mieli równe prawa, to znaczy, żeby nie było takiego przyzwolenia na nienawiść, nie było przyzwolenia na dyskryminację. Marzę o tym, żeby ludzie, którzy chcą się realizować w naszym kraju, a którzy należą, nie wiem, do takiej czy innej mniejszości, są kobietami czy mężczyznami, to fakt przynależenia do takiej czy innej mniejszości nie jest dla nich przeszkodą, tylko wręcz przeciwnie, jest to jakimś czynnikiem, który powoduje, że mogą realizować siebie. I to jest moje marzenie. Zresztą to jest marzenie nie tylko moje. Ludzie od lat marzyli, od wieków marzyli, żeby ich równo traktować, żeby nie dyskryminować, żeby nie wykluczać. To się powoli udaje. Udało się prawie z osobami czarnoskórymi, udaje się powoli to z kobietami, udaje się to powoli z osobami niepełnosprawnymi i uważam, że nadejdzie jeszcze taki czas, gdzie równość będzie znaczyła równość i brak dyskryminacji będzie dotyczył także na przykład mniejszości LGBT. No właśnie, bo chciałem ci podziękować, bo ty jesteś jednym z posłów, które spędziły noc na komendach Policji w Warszawie po wydarzeniach, które działy się na krakowskim Przedmieściu jakiś czas temu. No i ja mam takie wrażenie, że te działania policji to taki przerost formy nad treścią. Czy wiesz co, no, jakby nie musisz mi dziękować za to, że byłem na komisariacie w tą pamiętną noc sierpniową, bo ja traktuję tego typu działania jako naturalną część, element sprawowanego przeze mnie mandatu. Wiesz, na mnie zagłosowało dosyć sporo ludzi, 44 tysiące ludzi na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. Ja uważam, że mając tak duży mandat zaufania tylu tysięcy ludzi, jakby nie mogłem w ten piątkowy, fajny, ciepły wieczór siedzieć sobie ze znajomymi przy winie, tylko wtedy, kiedy działy się takie straszne rzeczy, ten mandat do czegoś właśnie mnie zobowiązuje i jakby nie traktuję tego jako czegoś ekstraordynaryjnego, niesamowitego, że trzeba mi za to dziękować. Nie chcę, żeby ludzie dziękowali mi za to, że realizuję rzeczy, które tak naprawdę nie powinny być realizowane, bo ta słynna piątkowa czy no, noc z piątku na sobotę kilka tygodni temu pokazała, że nasze państwo jest bardzo silne wobec tych najsłabszych, ale jest słabe wobec tych, którzy są silni. Wiesz, ja przez te parę godzin byłem z tymi ludźmi, byłem na komisariatach, widziałem, jak policja niefajnie traktuje tych ludzi zatrzymywanych. Uważam, że policja popełniła mnóstwo błędów. Jako prawnik mogę też to stwierdzić już teraz, albo mogę przynajmniej zarzucić policji działania, które nie odpowiadają wymogom ustawowym. Wiesz, ja widziałem, jak policja utrudnia kontakt zatrzymanych z prawnikami, co jest taką podstawowym prawem człowieka. Jeśli ktoś cię zatrzyma, państwo cię zatrzymuje przez policję, prawda, rękoma policji, to masz od pierwszej sekundy prawo, żeby twój prawnik był z tobą. No tutaj widziałem utrudnianie tego typu rzeczy. Widziałem też, jak policja manipuluje informacjami, jak okłamuje też ludzi,
mówiąc, że ten zatrzymany przebywa na takim komisariacie albo na takim, a to, co w efekcie okazywało się nieprawdą, więc tak, masz rację, mówiąc to, że to był pewien przerost formy nad treścią, to jest to, co my prawnicy nazywamy przekroczeniem uprawnień funkcjonariusza publicznego, czyli niewykonywaniem swoich zadań zgodnie z ustawą. Ale co jest bardziej istotne moim zdaniem, to był po prostu taki pokaz siły. To była taka przestroga. Drogi obywatelu, tutaj zastanów się jeszcze 5-8 razy na przyszłość, niczym wyjdziesz protestować na ulicę przeciwko wartościom, których nie uznaje Prawo i Sprawiedliwość, bo jeśli będziesz to robił, to czeka cię właśnie to, jakby zatrzymamy cię na 30 godzin czy na 40, będziesz trochę przestraszony, twoja matka nie będzie się mogła do ciebie dodzwonić i tego typu rzeczy, więc społeczeństwo obywatelskie, czy w ogóle obywatelskość też polega na tym, że nie pozwalamy sobie władzy wchodzić z butami w nasze wolności. I ta władza kilka dni temu, czy kilka tygodni temu weszła bardzo mocno z butami w nasze podstawowe wolności, jakim jest na przykład, jaką jest wolność demonstrowania, czy wolność wyrażania swojej opinii, wolność ekspresji. A posłowie są od tego, przynajmniej posłowie opozycji, lewicy, żeby powiedzieć nie, żeby wyciągnąć to na światło dzienne. Pewnie jest tak, że trochę media nas bardziej słuchają niż innych ludzi i my przez to, że mogliśmy tam być na komisariatach, że mogliśmy zaobserwować na własne oczy, jak te procedury są łamane, to potem drugiego dnia mogliśmy zrobić konferencję prasową i powiedzieć, tutaj złamano prawo, tam złamano prawo. Ja też obiecałem większości ludzi, którzy zostali zatrzymani, ponieważ większość z nich będzie miała, już ma postawione zarzuty i po prostu będą mieli swoje rozprawy w sądach, że ja będę pojawiał się na tych rozprawach, będę siedział na publiczności, będę obserwował prawidłowość przebiegu tych procesów, bo uważam, że to też jest moja rola. Czyli jakby ja w Sejmie między innymi walczę o prawa człowieka, pracuję w Komisji Sprawiedliwości i uważam, że moim obowiązkiem jest też bycie z tymi ludźmi w czasie bardzo stresującym dla nich. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w sądzie, nie wiem, czy kiedyś byłeś osobą, której coś zarzucano, albo byłeś świadkiem, ale to jest zawsze bardzo stresująca sytuacja, jak się jest w sądzie. Właśnie ja byłem w sądzie na publiczności i to już dla mnie było to mega stresujące. Tak. A pomyśl sobie, kiedy jesteś świadkiem, albo tym bardziej jesteś oskarżonym. Więc świadomość tego, że ktoś za tobą stoi, że ktoś cię wspiera, że nie tylko przyjaciele czy znajomi, ale też na przykład posłowie, jest na pewno bardzo ważne dla tych ludzi i ja dlatego tam będę z nimi podczas tych rozpraw. No i super. Powiedziałeś kiedyś, zapytany, czy widzisz siebie w Pałacu Prezydenckim jako partner prezydenta, powiedziałeś, że społeczeństwo jest na to gotowe, tylko władza nie jest na to gotowa, czyli władza jest tyle. Czy ogólnie uważasz, że Polacy to jest naród tolerancyjny? Wiesz co, ja uważam, jakby podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej, że Polacy są na to gotowi, ale władza nie jest na to gotowa, bo będąc w Sejmie od kilku miesięcy, widzę, jak bardzo, bardzo zabetonowane są umysły polityków, którzy zasiadają w Sejmie, albo większości z nich. Większość z nich jakby pełni ten swój mandat już któryś raz z kolei, to jest drugi, trzeci, piąty, niektórzy szóstą kadencję są już w Sejmie. I mam takie wrażenie, że oni nie czują tego bijącego serca polskiego społeczeństwa i tego, jak bardzo zmieniło się postrzeganie różnych kwestii, na przykład mniejszości LGBT przez samo społeczeństwo. Oni po prostu się wyalienowali od takiego mainstreamu polskiego społeczeństwa i tak, podtrzymuję to, społeczeństwo jest gotowe, też pokazują to badania. Kiedy przeczytasz sobie badania na przykład OKPRES sprzed kilku miesięcy, to zobaczysz, że 65% Polaków chce wprowadzenia związków partnerskich, a 45% chce wprowadzenia równości małżeńskiej. Wiesz, ja zaczynałem kilkanaście lat temu swoje aktywistyczne, społeczne działania. Ja pamiętam, kiedy ten poziom poparcia to było 15-20%. Dla równości małżeńskiej to było 5%. Więc wiesz, na przestrzeni tych 15-16 lat zmieniło się bardzo wiele. I być może jest tak, że tego nie czujemy, bo dzisiaj atmosfera jest bardzo duszna. Dzisiaj jest atmosfera taka, że wychodzi premier polskiego rządu, prezydent, ministrowie, kuratorzy oświaty i mówią ci, że jesteś ideologią, że nie jesteś człowiekiem, że tak naprawdę jesteś zagrożeniem dla społeczeństwa albo jesteś zagrożeniem dla polskiej rodziny. I to mówią politycy. To się gdzieś tam niesie. To ma oczywiście też przełożenie na wzrost takiej agresji fizycznej na ulicy.
No sam zauważyłem w stosunku do mnie. No właśnie, ale wiesz, ja tak sobie patrzę na to z takiej perspektywy na przykład 15-18 lat i widzę, że zmieniło się bardzo wiele. Ja wiesz, ja staram się patrzeć na szklankę, która jest do połowy pełna, a nie pusta. I myślę sobie też, że nic nie dzieje się bez przyczyny albo nic nie dzieje się po to, żeby się nic potem nie wydarzyło. Jak widzę na przykład, że w tamtym roku, no bo dziś w tym roku mamy pandemię, ale w tamtym roku miałeś, nie wiem, 20 czy 15 marszów równości, nie tylko w takich miastach jak Poznań, Wrocław czy Warszawa, ale wiesz, Gniezno, Piła, Płock, Rzeszów, chyba. Płock, miasta, o których ja 15 lat temu nigdy bym nie pomyślał, że tam w ogóle mieszka ktoś, kto chciałby zorganizować tego typu demonstracje, to myślę sobie, że my jesteśmy jako społeczeństwo znacznie bardziej już uodpornieni, impregnowani na hejt. Oczywiście jest część społeczeństwa, która to kupuje i przekuwa te nienawistne słowa w czyny, czy nie, masz niebieskie włosy, ktoś ci po prostu, nie wiem, da w twarz i tak dalej, bo też trzeba sobie powiedzieć, że ci politycy, którzy mówią takie słowa, oni muszą też brać odpowiedzialność za tych, którzy są bici na ulicach, muszą też wziąć odpowiedzialność za tych młodych ludzi, którzy mają myśli samobójcze i tak dalej. Natomiast z takiej globalnej perspektywy ja uważam, że idziemy w dobrym kierunku, bo wiesz, też mam takie wrażenie, że jak mówimy metodami pokojowymi, zaakceptujcie nas, my jesteśmy tacy jak wy, my nikomu nie szkodzimy, jesteśmy częścią tego społeczeństwa, to jest taki dyskurs, który jest fajny, ale on nie zmienia rzeczywistości. On tylko tak ugładza to, co się kotłuje pod dywanem. Widzisz, wystarczyła taka Margot, która po prostu zrobiła niezłą rebelię w tym kraju i za taką Margot poszły po prostu dziesiątki tysięcy ludzi, którzy, wiesz, jakby zrobili demonstrację na drugi dzień w wielu miastach Polski. Ja sam uczestniczyłem w demonstracji we Wrocławiu, gdzie było tam tysiące ludzi. No właśnie, były tysiące ludzi, wiesz. I jakby, i mi się przypomina taka historia, ja swoim studentom zawsze opowiadam taką historię, jak mówię o różnych mniejszościach i o procesie emancypacji, to przypominam im taką historię z lat 50. ze Stanów Zjednoczonych, młodej dziewczyny czarnoskórej, Rosy Parks, która weszła do autobusu dla białych i po prostu siadła tam i zaczęła obrażać uczucia wszystkich rasistów. I cała opinia publiczna była zdegustowana, jak czarna dziewczyna może tak obrażać ich poczucie estetyki i poczucie przyzwoitości. I ona dostała bardzo mocno po głowie. Potem zaczęły się zamieszki. Ludzie tracili życie i się bili z policją na ulicach. Podobnie było w latach 70., kiedy w Nowym Jorku z baru gejowskiego wyszły drag queens i zrobiła się niezła rebelia po prostu stonewallowska, bo takie rzeczy zmieniają, czy poruszają serca i umysły. Ja mam dość też, wiesz, takiego mówienia, zaakceptujcie nas, jesteśmy waszymi braćmi, siostrami, oczywiście to jest ważne, bo to też tego typu rozmowa jest potrzebna. Ale ja też czasami jestem zwolennikiem takiego potrząśnięcia społeczeństwem i pokazania, zobaczcie, tak naprawdę każdy z nas jest, ma jakiś pierwiastek nietolerancji i trzeba to wyciągnąć, te bebechy na wierzch i potem sobie z nimi poradzić w dyskusji publicznej, która czasami może też być agresywna albo brutalna. Na zakończenie, na podsumowanie naszej rozmowy, teraz jeżdżą po Warszawie i po różnych miastach takie furgonetki, które głoszą różne dziwne, nienawistne hasła, ale nie chcę o nich rozmawiać. O, kojarzysz akcję Krzysztofa Gonciarza ostatnio, który... Tak, jeździ chyba z furgonetką z innymi napisami, tak? Tak, no i właśnie. Tak. Moje pytanie, jakbyś ty przez jeden dzień jeździł taką furgonetką po Warszawie, Wrocławiu czy innym mieście, co ty byś z niej głosił? Jakie hasła? Może będę trochę nudny, nie za bardzo, nie za bardzo, wiesz, taki w tym formacie kolorowego programu, ale ja bym, wiesz co, taką wielką ciężarówką ciężarówkę obłożył napisami, cytatami z naszej konstytucji. Na przykład zacytowałbym artykuł 32 konstytucji, który mówi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym. Albo zacytowałbym artykuł 30, który mówi, że każdemu należy się poszanowanie jego godności, która jest przyrodzona, której nie wolno nikomu, państwu, ani żadnej innej osobie odebrać poprzez poniżanie, dyskryminowanie czy hejtowanie. Powiedziałbym też, napisałbym coś o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn, bo uważam, że nam trzeba przypominać i zawsze trzeba przypominać o podstawowych wartościach i nawet jeśli myślimy, że mamy to wszystko zinternalizowane, jakby wiemy, że nie wolno używać przemocy, czy wiemy, że nie wolno używać, nie wiem, nawet symbolicznej przemocy,
to czasami w życiu społecznym jest tak, że zapominamy i na przykład tworzymy strefy wolne od LGBT. A za tymi strefami wolnymi od LGBT, jak wiesz, jest już bardzo krótka droga do tego, żeby na przykład zacząć ludzi w jakiś bardziej drastyczny sposób ograniczać czy wykluczać. I historia nam już też pokazała. Wiesz, ja pochodzę z takiego miasta z Podkarpacia, które nazywa się Stalowa Wola. I w moim mieście, które powstało dwa lata przed wojną, mieliśmy uchwałę Rady Miasta, która mówiła o tym, że Żydom jest tam wstęp wzbroniony po to, żeby nie zakładali tam swoich biznesów. I wiesz, jakby to można byłoby powiedzieć z punktu widzenia większości Polaków, to może nawet było dobre, nie? No bo jakby chroniliśmy interesy gospodarcze w większości polskiej. Ale oczywiście to trzeba potępić, bo to była bardzo krótka droga do tego, żeby Polacy uznali, że to jest niepotrzebna część społeczeństwa. Więc trzeba zawsze powtarzać podstawowe wartości, przypominać o nich. No i to pewnie też bym zacytował profesora Turskiego, że nie wolno pozostawać obojętnym. I myślę, że takie rzeczy warto umieścić w przestrzeni publicznej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To było wspaniałe doświadczenie w tym kolorowym po prostu pomieszczeniu poprzebywać z Tobą kilka minut. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam.